Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie oczywiście prezentacja nowej postaci, która niedługo pojawi się również na serwerach głównych w AFK Arenie. W tym przypadku będzie to Salaki The Curse Bearer. Będzie to postać oczywiście klasy wzniosłej z frakcji Zwierzy Ludzi. Bohater będzie oparty na atrybucie inteligencji. Jego klasą będzie wsparcie i prawdopodobnie będzie bardzo dobrym wsparciem, co zobaczycie za chwilę. Główna rola to buffer, czyli ma po prostu wzmacniać swoją drużynę. Więc standardowo omówimy sobie wszystkie umiejętności, przedmiot sygnowany, ekskluzywne meble, w międzyczasie grawerunek, następnie krótki teścik na kukiełce, no i podsumowanie na tyle, ile możemy. Więc zaczynamy. Przede wszystkim bardzo fajnie wygląda, naprawdę tutaj się postarali z wyglądem. Zaczniemy sobie od umiejętności ostatecznej, bo jedna z umiejętności wpływa na inne umiejętności i po prostu tak mi będzie wygodniej. Nic nie jest przetłumaczone, więc będę tłumaczył na własną rękę. Mam nadzieję, że w miarę znośnie. Umiejętność ostateczna to płomień biczownika. Salaki poświęca 20% swojego obecnego zdrowia, aby zwiększyć statystyki wszystkim sojusznikom. Będzie to kradzież życia o 20 punktów oraz pośpiech o 15 punktów na 7 sekund. Im mniejszy procent zdrowia posiada cel tej umiejętności, tym więcej dostanie kradzieży życia i pośpiechu. Maksymalnie może być to zwiększone 1,5 raza. Najwięcej statystyk sojusznicy dostaną, kiedy będą mieli oni poziom zdrowia na poziomie 50%. Na poziomie drugim Salaki odnawia sobie 3% swojego straconego zdrowia co każdą sekundę podczas trwania jego zdolności ostatecznej, czyli przez 7 sekund będzie mógł sobie odnawiać zdrowie 3% co sekundę, co daje 21% ogółem. Poziom trzeci, po użyciu swojej zdolności ostatecznej Salaki na zawsze, czyli do końca bitwy, zwiększa po raz kolejny statystyki swoim sojusznikom, czyli atak o 4% i kradzież życia o 4 punkty. Ten efekt może zostać zestakowany trzykrotnie, czyli maksymalnie może zwiększyć drużynie atak o 12% i kradzież życia o 12 punktów. Kolejna umiejętność to miażdżące wiatry. Na początku bitwy Salaki rzuca czar, który uwalnia miażdżące wiatry na całe pole bitwy. No i to będzie prawdopodobnie kolejny efekt pogodowy, który będzie trwał przez 30 sekund. Będzie mógł zostać użyty raz w trakcie bitwy, no bo na początku bitwy będzie właśnie używany automatycznie od razu. Kiedy na polu będą miażdżące wiatry, czyli ten nowy efekt, wszyscy sojusznicy będą otrzymywali 30% mniej obrażeń i będą zadawali 20% mniej obrażeń. Troszkę dziwny efekt, ale zaraz to wszystko nabierze sensu. Ten efekt będzie zmniejszany tak naprawdę z czasem, czyli efekt zmniejszonych obrażeń zacznie się zmniejszać po 5 sekundach od użycia miażdżących wiatrów, a efekt, gdzie sojusznicy będą zdawali mniejsze obrażenia o 20%, zacznie się zmniejszać od razu. Czyli bardzo fajnie, bo efekt zmniejszonych obrażeń będzie znikał dopiero po czasie, a efekt zmniejszonych obrażeń zadawanych przez sojuszników będzie od razu usuwany powoli, więc generalnie umiejętność jest bardzo fajna. Oba efekty zostaną zmniejszone do zera po 10 sekundach. Kiedy Salaki używa tej umiejętności, jest odporny na wszystkie efekty kontroli. Kiedy zginie, miażdżące wiatry znikną po 5 sekundach. Na poziomie drugim na zawsze, czyli do końca bitwy, zwiększa zadawane obrażenia przez sojuszników o 1% co każdą sekundę po tym, jak miażdżące wiatry były aktywne przez 15 sekund. No i będzie mogło to być oczywiście tak długo podnoszone, jak te miażdżące wiatry będą trwały. Czyli przez 15 sekund, ja to przynajmniej tak rozumiem, nie będą zwiększane statystyki. Te miażdżące wiatry muszą być aktywne przez przynajmniej 15 sekund. No i przez drugą, że tak powiem, połowę trwania tego efektu pogodowego statystyki będą zwiększane, czyli po prostu Salaki musi przeżyć te 30 sekund, żeby maksymalnie zwiększyć zadawane obrażenia. Na poziomie trzecim, kiedy miażdżące wiatry są aktywne, obrażenia, które zadają przeciwnicy z normalnych ataków, zostają zmniejszone o 20%, czyli bardzo fajnie. Poziom czwarty to również poziom 30 grawerunku. Po raz kolejny zwiększane są statystyki w taki sposób, jak były zwiększane przy poziomie drugim, tylko tym razem będzie to obrona, czyli jeżeli te miażdżące wiatry będą aktywne na polu bitwy przez 15 sekund, to później zaczną zwiększać co sekundę 1% obrony wszystkim sojusznikom, czyli generalnie umiejętność bardzo fajna, tak naprawdę, bo robi wiele rzeczy. Trzecia umiejętność to przerażające pole siłowe. Salaki daje tarczę sojusznikowi, który obecnie posiada najmniejszy procent zdrowia,
No i ta tarcza będzie trwała przez 5 sekund. Tarcza może zablokować obrażenia o wartości 20% maksymalnego zdrowia Salakiego. No i przy okazji przeraża ostatniego przeciwnika, który zaatakował tego sojusznika z tarczą, którą rzucił na niego Salaki na 2,5 sekundy. Więc też bardzo fajna umiejętność, bo będzie przy okazji przerażenie, czyli nie dość, że będzie dawał tarczę, to jeszcze będzie rzucał efekt kontroli. Na poziomie drugim, kiedy tarcza zostanie zniszczona lub po prostu się skończy, Salaki zada obrażenia obszarowe o wartości 140% swojego ataku i będzie też tam efekt odrzucenia w miejscu, gdzie stoi ten sojusznik, czyli po prostu rzuci te obrażenia obszarowe i efekt odrzucenia w miejscu, gdzie stoi sojusznik z tarczą, którą rzucił oczywiście Salaki. Na poziomie trzecim obrażenia rosną ze 140 do 180%. Na poziomie czwartym, kiedy miażdżące wiatry są aktywne, to wartość tarczy zostaje zwiększona do 30% maksymalnego zdrowia Salakiego. Dlatego zaczynałem od tej strony, bo po prostu chciałem miażdżące wiatry omówić jako pierwsze. Ostatnia umiejętność to odroczona śmierć, pasywnie. Jeżeli Salaki jest żywy, to 25% bezpośrednich obrażeń otrzymanych przez sojuszników będzie miał efekt w formie utraty zdrowia co sekundę przez następne 4 sekundy. No i to jest bardzo fajna umiejętność, bo zapobiegnie one-shotom tak zwanym. Wiadomo, jak jest na kampanii, że czasami zwykły autoatak przeciwnika potrafi zabić nasze postacie. No i teoretycznie ta umiejętność powinna temu zapobiec, więc jeżeli będzie jeszcze w drużynie healer, ktoś, kto rzuci tarczę, jakiś Merlin, który jeszcze zmniejszy obrażenia, no to to może naprawdę bardzo fajnie działać i ta postać naprawdę może być mega używalna na wysokich rozdziałach kampanii wieży i tak dalej. Kiedy Salaki użyje tej umiejętności aktywnie, to stworzy mroczny płomień, który zaatakuje przeciwnika, który zadał najwięcej obrażeń. Będą to obrażenia o wartości 200% ataku Salakiego. Przy okazji obrażenia otrzymają również wszyscy przeciwnicy, którzy znajdą się na drodze tego płomienia. Na poziomie drugim, kiedy Salaki zadaje obrażenia, leczy również sojusznika z najmniejszym procentem zdrowia o wartości 50% zadanych przez siebie obrażeń. Na poziomie trzecim, kiedy Salaki zadaje obrażenia, zmniejsza również atak celu o 12% oraz celność o 50 punktów na 4 sekundy. Poziom czwarty to również poziom 60 grawerunku. Zmniejsza opóźnione obrażenia o 15%. Kiedy przeciwnik zginie, to wszystkie te opóźnione obrażenia zostają po prostu anulowane. Jeżeli chodzi o te opóźnione obrażenia, to są po prostu te obrażenia z początku, czyli te 25% bezpośrednich obrażeń, które zostaną zamienione na obrażenia na sekundę. O to tutaj chodzi. Czyli generalnie Salaki będzie bardzo dobrą postacią wzmacniającą, na to wychodzi. Przynajmniej już na tym etapie można to stwierdzić. A przed nami jeszcze przedmiot sygnowany i ekskluzywne meble. Także jeżeli chodzi o przedmiot sygnowany, laska poświęcenia, tak to chyba można przetłumaczyć. Moc przedmiotu sygnowanego to dziedzictwo. No i jeżeli odblokujemy przedmiot sygnowany, kiedy umiejętność ostateczna Salakiego się skończy, wszyscy sojusznicy otrzymają tarczę. Tarcza ma wartość 10% wszystkich obrażeń otrzymanych przez sojuszniczych bohaterów w czasie trwania umiejętności ostatecznej, czyli taka dosyć nietypowa, unikalna tarcza. I to będzie po raz kolejny dosyć mocne, bo przeciwnicy naprawdę na kampanii potrafią sadzić niesamowite bomby, więc to może być dosyć mocna tarcza. Oczywiście będzie ograniczona, bo tak to by było zbyt OP. Tarcza nie może przekroczyć 10% maksymalnego zdrowia Salakiego. No i później na plus 10 i plus 20 mamy to samo, tylko wzmocnione. Na plus 10 będzie to tarcza o wartości 15% zadanych obrażeń i nie może przekroczyć 15% maksymalnego zdrowia Salakiego. Na poziomie 20 będzie to 20% i 20%, tak na szybko, bo wiadomo już, o co chodzi. Na plus 30, kiedy Salaki otrzyma obrażenia, które przekroczą 30% jego obecnego zdrowia, to te obrażenia zostaną tak jakby odrzucone, czyli tych obrażeń po prostu nie będzie. Kosztem jednego naczynia duszy i nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym naczyniem duszy, chociaż myślę, że końcówka to w pewnym sensie wyjaśnia, bo to będzie mogło zostać użyte tylko raz na 4 sekundy i maksymalnie 3 razy, czyli on po prostu będzie miał 3 naczynia duszy, no i te 3 naczynia duszy będzie mógł wykorzystać i tyle. Ekskluzywne meble, umiejętność z ekskluzywnych mebli to ostatni oddech. No jeżeli chodzi o 3 czerwone mebelki, kiedy płomień biczownika zostanie użyty i w tym czasie sojusznik będzie kontrolowany,
to większość efektów kontroli zostanie po prostu zniesiona. Efekt może zostać użyty przez każdego sojusznika tylko 3 razy w trakcie bitwy, czyli i tak całkiem sporo myślę. Nie dość, że będzie wzmacniał, to jeszcze będzie usuwał efekty kontroli, czyli no generalnie postać zapowiada się całkiem fajnie już w tym momencie. Jeżeli chodzi o 9 czerwonych mitycznych mebli, to użycie płomienia biczownika usunie wszystkie opóźnione obrażenia, które miał na sobie cel. Czyli chodzi o te obrażenia, przypominam raz jeszcze, ze śmierci odroczonej. Czyli bardzo fajne 9 na 9 tak naprawdę, jakby nie patrzeć, przy użyciu umiejętności ostatecznej będzie jeszcze usuwał te, że tak powiem, odłożone obrażenia, więc no postać bardzo mocna, będzie to taki typowy support, jakby nie patrzeć. On prawdopodobnie nie będzie zadawał zbyt dużych obrażeń, ale będzie genialnym supportem, przynajmniej na papierze. No i tak na szybko sobie go przetestujemy na kukiełce, wiadomo, nie będzie tutaj żadnego szału, też chodzi nam oczywiście o efekty, umiejętności i animacje postaci. Które z tego co widzę ma całkiem fajne, bo już tutaj widać je, była tam też tarcza, co prawda nie widziałem, żeby rzucił efekt pogodowy, może jeszcze raz wejdziemy. Aha, no jest ten efekt pogodowy, tylko że on szczerze mówiąc jest ledwo widzialny. Coś tutaj się dzieje tak w tle, tylko nie do końca można to zobaczyć, o właśnie teraz się skończył. I też nie wiem, czy to jest efekt pogodowy jednak, ale no coś tam się w tle w każdym razie dzieje, tak? Dobra, także tutaj mamy jak to wygląda. Zobaczymy sobie jeszcze umiejętność ostateczną. No, jakiegoś szału nie robi, wiadomo, ale to nie jest umiejętność tego typu, jakby nie patrzeć, że mają jakieś, nie wiem, meteoryty spadać z nieba. Także generalnie postać taka typowo wspierająca. Ja tutaj widzę, że on co chwilę kogoś zabija. No ale tutaj raczej żadnej konkurencji nie ma, nie? Więc tak na pierwszy rzut oka, na papierze wydaje się mega mocny. Zobaczymy jaki będzie w rzeczywistości, ale naprawdę ma bardzo fajne umiejętności, bo robi wiele dla drużyny. Będzie rzucał tarcze, coś tam podleczy, zwiększa kradzież życia, zwiększa pośpiech. Będzie przede wszystkim ratował drużynę przed takimi bombami, one-shotami, które bardzo często występują zresztą na wysokich rozdziałach kampanii wieży i tak dalej. No, jesteście na pewno świadomi, że takie rzeczy mają bardzo często miejsce, że zwykły, nie wiem, jakiś tam automatyczny atak jakiejś postaci potrafi zabić nawet naszego tanka na wysokich rozdziałach kampanii. No i przynajmniej w teorii Salaki ma temu zapobiegać. Jak będzie naprawdę, to się okaże jak już wejdzie na serwery główne i zostanie przetestowany. Jeżeli macie swoją opinię na temat Salakiego, to możecie zamieścić taką opinię oczywiście w komentarzach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam powodzenia w losowaniach, jeżeli macie taki zamiar. Życzę wam przy okazji miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.